Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Małopolski i Krakowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w Alei Głównej Parku imienia doktora Henryka Jordana w Krakowie, u stóp pomnika generała Leopolda Okulickiego, by oddać mu należny hołd. Generał był bohaterskim żołnierzem oraz patriotą, oddanym sprawie niepodległości ojczyzny. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego, więziony na Łubiance, szef sztabu Armii Andersa i Komendy Głównej Armii Krajowej. W ostatnich dniach powstania komendant Głównej Armii Krajowej, komendant organizacji NIE, porwany przez NKWD, skazany w procesie 16 w Moskwie, zamordowany przez Rosjan. Generale Leopoldzie Okulicki, pochylamy w hołdzie przed Tobą nasze sztandary i głowy, wzywając Ciebie, stań do apelu! Wzywam żołnierzy Armii Krajowej z plutonów Związku Odwetu Wachlarza, struktur Kedywu, żołnierzy druhów Szarych Szeregów. Wołam prowadzących działalność dywersyjną w fabrykach i na kolei oraz bohaterów operacji Burza. Stańcie do apelu! Do apelu! Wzywam żołnierzy i członków Służby Zwycięstwu Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, Związku Walki Zbrojnej oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Do Was wołam dowódcy Polskiego Państwa Podziemnego, generałowie Władysławie Sikorski, Michale Karaszewiczu Tokarzewski, Kazimierzu Sosenkowski, Stefanie Grocie-Robecki, Tadeuszu Boże-Komorowski, Emilu Fildorfie-Nilu. Stańcie do apelu! Do apelu! Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i Parlamentu Podziemnego Państwa Polskiego, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania, a także funkcjonariuszy wykonujących okupacyjne funkcje w służbie policji, poczty, kolei i straży ogniowej, tak aby bronić Polaków. Stańcie do apelu! Do apelu! Wzywam ofiary zbrodniczej przemocy i prowokacji NKWD, wszystkich rodaków zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz stalinowskich katowniach i łagrach, za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Gnieć śmierć ludzeństwu! Dziś przed pomnik generała Leopolda Okulickiego wzywam wszystkich znanych i nieznanych bohaterów, którzy w latach II wojny światowej zapłacili za wierność ojczyźnie najwyższą cenę. Niech pamięć o tych, co zginęli, tych, co odeszli i dla których słowa Bóg, honor, ojczyzna pozostały najwyższą wartością, będzie wiecznie żywa. Stańcie do apelu! Do apelu! Niech postać i bohaterskie czyny generała Leopolda Okulickiego zostaną na wszystkie czasy utrwalone w naszej świadomości i tradycji oręża polskiego, a jego osoba będzie przykładem wierności żołnierskiej przysiędze i ojczyźnie. Chwała bohaterskiemu generałowi! Cześć jego pamięci! Dla uczczenia odsłonięcia pomnika generała Leopolda Okulickiego, salwa honorowa!